9 października 2016 roku. Żarnowiec jest miejscem, gdzie z okazji 25-lecia pracy pisarskiej Maria Konopnicka otrzymała dworek wraz z parkiem jako dar narodu polskiego. Obecnie znajduje się tam muzeum poświęcone życiu i twórczości tej wybitnej pisarki. Muzeum jak muzeum, zupełnie jednak innych barw nabiera, gdy redaktor Piotr Sobota wieczorową porą spotyka tam Joannę Modrzejewską, prawnuczkę poetki. Posłuchajmy, co z tego wyjątkowego spotkania redaktor Piotr Sobota przygotował specjalnie dla Państwa. Jak wyglądają skoligacenia Pani z Wielką Polką? Konopnicka miała 8 dzieci, 2 zmarło w niewąplęctwie, ale wychowała 6. Z całej tej 6 tylko syn Jan obdarzył ją wnukami. Ja jestem właśnie z tej linii. Moja matka Zofia była córką Jana, czyli wnuczką Marii Konopnickiej. Ja jestem prawnuczką. Ja muszę zdradzić słuchaczom, że siedzimy sobie w pięknym parku, po którym Maria Konopnicka przechadzała się i może szukała natchnienia w tym szumie drzew. Czy pani również tutaj przyjeżdżała? Oj tak, oczywiście. 4-krotnie spędzałam pełne wakacje szkolne, czyli lipiec, sierpień. Miałam 12, 13, 14 lat mniej więcej i bardzo mile i z wielkim sentymentem te wakacje wspominam. Czy w ogóle poznała pani prababcię, czy był to mit rodzinny? Prababci nie mogłam poznać, bo urodziłam się 26 lat po jej śmierci. Natomiast moja mama, owszem, znała swoją babkę. W chwili śmierci Konopnickiej mama miała lat 12, więc wspomnienia o prababci, czyli o babci mojej mamy, to mam właśnie od mojej mamy. Jaka była prababcia z opowieści mamy? W oczach niewielkiej dziewczynki, no bo pierwsze spotkanie było, jak mama miała 6 lat, to było absolutne zjawisko. Po pierwsze z powodu przepięknych włosów w kolorze miedzianym, układające się same, kręcące. Konopnicka była nieduża. To ja powiem słuchaczom tutaj wtrącę, że pani również jest nieduża. Tak, po prababci niestety nie odziedziczyłam talentu, chyba tylko wzrost. Moja mama ogromnie mile wspomina swoje krótkie spotkania z babcią. Mama mieszkała wówczas ze swoimi rodzicami w majątku Przedwojewo pod Ciechanowem i od czasu do czasu Konopnicka przyjeżdżała tam odwiedzić swojego ukochanego syna Janka, właśnie ojca mojej mamy. Czy to był ten Janek z opowieści o Janku Wędrowniczku? Tak, o Janku Wędrowniczku, na Jagody. W wielu utworach Janek występuje. To był ukochany syn Marii Konopnickiej. Jak ten mit prababci był przechowywany w pani rodzinie? Są może u pani w domu jakieś pamiątki? Jak to wygląda? Były pamiątki, były obrazy w naszym mieszkaniu w Warszawie. Niestety w czasie powstania warszawskiego w 1944 roku, mniej więcej w połowie sierpnia, ogromny pocisk trafił akurat w nasz budynek. Nasze mieszkanie było na 3 piętrze. Z mamą ocalałyśmy cudem tylko dlatego, że zeszłyśmy na parter do sąsiadki. I te pamiątki wszystkie przepadły. Były również pamiątki w domach sióstr mojej mamy, Krystyny i Anieli, które mieszkały w Trębowli. No, ale jak nasi przyjaciele ze wschodu wpadli z wizytą taką przyjacielską na chwileczkę, to ponieważ obie były żonami polskich oficerów, to dali im 30 minut czasu na spakowanie się, wywieźli je na Sybir. To przez 30 minut, mając małe dzieci, raczej nie myśli się o zabieraniu pamiątek. Wujowie walczyli w wojnie pewnie polsko-bolszewickiej? Walczyli w roku 20, tak, zgadza się. No i potem w 39 roku mieli to szczęście, że dostali się do niewoli niemieckiej. No i wojnę dzięki temu przeżyli. Gdyby pani teraz zamknęła oczy, wsłuchała się w szum tych drzew, to co pani sobie przypomina z dzieciństwa, z tych pobytów w domu, który był przecież darem narodu polskiego dla kobiety, która napisała Rotę i to będąc we Lwowie? Przymykam oczy i czasami mi się zdaje, że widzę ją spacerującą po parku. Ona bardzo pokochała to miejsce. To był jej pierwszy
prawdziwy własny dom. Niestety 7 lat tylko tu mieszkała, bo otrzymała ten dom w 1903 roku, a w 1910 zmarła w sanatorium Kisielki właśnie we Lwowie. Czy była pani we Lwowie? Byłam tylko raz. Ze wzruszeniem zobaczyłam, że grób jest udekorowany kwiatami, zniczami, zadbany. Czyli tam ludzie przychodzą i pamiętają o prababci. Na pewno to widać. Według legendy właśnie we Lwowie powstała rota. A, to możliwe. Chociaż są chyba troszeczkę różne wersje na ten temat, bo ja słyszałam, że była pisana tu w Żarnowcu, ale może akurat była pisana we Lwowie. Przecież Konopnicka stąd jeździła od czasu do czasu do Lwowa. Pierwsza bajka, którą pani czytała mama, jaka to była? Bajka prababci może? O Pimpusiu Sadełku i pewnie dlatego kocham ten wiersz do dziś dnia i wzrusza mnie ogromnie historia tego małego koteczka. Czy uważa pani, że Konopnicka ma właściwe miejsce w historii Polski? Czy można jeszcze coś zrobić albo czego brakuje? Bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że zajmuje właściwe miejsce, ale to raczej nie tyle w tych warstwach rządzących, że tak powiem, co po prostu w społeczeństwie. Mnóstwo szkół, około 400 placówek, bo w to wchodzą również przedszkola, wybrało za patronkę Marię Konopnicką, nosi jej imię. Natomiast, co mnie bardzo smuci, że w lekturach szkolnych jest bardzo mało Konopnickiej. Powinno być w tych młodszych klasach dużo więcej wierszy dla dzieci, a w starszych klasach jakieś nowele Mendel Gdański, Dym, Banasiowa. I nie ma tego i młodzież tego nie zna. To zostawimy to jako przesłanie dla ministra edukacji. Zapraszamy do Lwowa. Oj, chętnie skorzystam z tego zaproszenia. Pozdrawiam serdecznie Lwów i te lwy, co stoją przed ratuszem i wszystkich mieszkańców. I proszę, nie zapominajcie o grobie mojej prababci. Do zobaczenia we Lwowie. Z prawnuczką Marii Konopnickiej rozmawiał Piotr Sobota. Warto tu przypomnieć, że poetka we Lwowie posiada szkołę swojego imienia. My, uczestnicy wycieczek do Lwowa, a zatrzymując się przy jej grobie na Oluczakowskim cmentarzu, nieodmiennie śpiewamy rotem. Potem zwyczajowo już dokładam ja swoje 3 grosze i odbrązawiam trochę Konopnicką, pokazując ją jako zwykłą, a właściwie niezwykłą kobietę. Bo pomyślcie wy sobie, urodzić 8 dzieci, wychować samotnie 6, no to trzeba mieć bez siły, nie? A do tego... No, dziś kobieta 55-letnia, to jeszcze baba do wzięcia, jakby powiedzieli batiary. Wystarczy popatrzeć na gwiazdy filmowe i piosenkarki w rozkwicie urody. No, powiedzmy trochę dopompowanej botoksami, no ale zawsze. A wtedy, słuchajcie, wtedy 55-latka to była poważna matrona, taka już bardziej 3/4 do śmierci niż do kochania. A po 8 porodach, no pewnie też o niezbyt atrakcyjnej figurze. I w takiej to 55-latce zakochał się, uwaga, uwaga, 23-latek Maksymilian Gumplowicz. Pewnie jakiś z odchyłami od normy, sobie pomyślicie, a wprost przeciwnie, znakomicie zapowiadający się naukowiec, socjolog, historyk i etnolog, syn wykładowcy Uniwersytetu w Gracu. 22 lata różnicy na niekorzyść kobiety, no to nie jest łatwe do udźwignięcia nawet w dzisiejszych czasach, a wtedy, no, szkoden godyn. Pomyślicie wy, na pewno on może jakiś taki z wyglądu pokiwany przez los, że szukał sobie takiej bardziej mamci niż miłośnicy. Patrzę ja, moi drodzy, na fotografii tego młodziana i daję wam słowu honoru, uczciwości najświętszej lwowskiej, że chłopak jak 6. Przystojny gościuniu, no lalka, nie żadna tam sierota Boża. I w tymże Gracu, słuchajcie wy dobrze, odtrącony przez Konopnicką kobiety, która mogłaby być jego matką, tenże interesujący, przystojny i wykształcony młodzian pod hotelem, w którym czasowo zatrzymała się ta obojętna na siłę jego uczuć matka 6 dzieci, z rozpaczy strzela sobie w łeb. Skutecznie. Zamurowało was, co?
to była nie tylko tragedia, ale i niewyobrażalny skandal. Ot, życie.